Urodziłem się tutaj, dosłownie 100 metrów od kopca. Wspominam te czasy, kiedy setki ludzi z Nowej Huty przychodziło tutaj, gdzie można było spokojnie wypocząć. Przychodziły dziesiątki ludzi łapać motyle, ponieważ tutaj było tych motyli nie do opisania. Znajdowały się tutaj fortyfikacje ziemne. W latach 64, gdy nastąpiła rozbudowa huty, w sposób dla mnie niezrozumiały i nie tylko dla mnie, zaprojektowano drogę, włączając kopiec praktycznie do terenu kombinatu, niszcząc dawne fortyfikacje, zrównując je z ziemią. Pokażę właśnie, gdzie część fortyfikacji jeszcze jest, które można byłoby otworzyć. Znajdujemy się właśnie w miejscu, gdzie znajdują się mury, które zostały zasypane ściągiem kominowym, gdzie część załogi fortu stacjonowała tutaj, prawda? Uważam, że można by to było wyeksponować, usuwając tą ziemię, która została po prostu nawieziona. Mur miał około 40 metrów długości, wysokości gdzieś ponad 2,5 metra. Kopiec był tym murem otoczony aż do wejścia na kopiec. Te mury, tak jak pokazuję, do tej ławki pod kątem prostym załamywały się, szły gdzieś na długość 40 metrów i znowu załamywały się pod kątem prostym. Tam prawdopodobnie był jakiś polowy skład amunicji, bo 2 czy 3 lata temu, jak ciągli jakąś linię, odkopali to, ale po pewnym czasie zostało to zasypane. Warto wspomnieć, że w 1939 roku, na krótko przed wybuchem II wojny światowej, grupa mieszkańców na czele z moim ojcem zabezpieczyła orzeł, zakopując go właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie było to załamanie. Samo zabezpieczenie orła odbywało się już w warunkach konspiracyjnych, że tylko grupa osób wtajemniczonych, którzy zostali zobligowani przez władze wojskowe do zabezpieczenia. Z tego, co tatuś wspominał, Niemcy intensywnie poszukiwali orła, ale ponieważ tylko wąska grupa ludzi była wtajemniczona, więc nie udało się Niemcom, a przez całą okupację na kopcu Niemcy mieli punkt obserwacyjny, była wartownia. Po prostu aż trudno uwierzyć, że dosłownie przez całą okupację jak gdyby orzeł trzymał pieczę nad kopcem. No bo tak trzeba powiedzieć, że dosłownie kilkanaście metrów poniżej znajdował się orzeł, który szczęśliwie przetrwał. Od 18 gram na akordonie, no miałem różne akordeony, mniejszy, większy. No i do dziś na akordeonie organy jak weszły, to teraz gram na organach i na akordonie. No.
tradycja jest od dawna już. Jeszcze Nowej Huty nie było tak rozbudowanej, a ja zacząłem już grać. No. A później jak Nowe Huty budowali, Dom Kultury powstał, powstał zespół akordeonistów. Akordeoniści tam było i 5, 6. No i takie akordeony białe, bo Dom Kultury się zamówił, takie akordeony ładne, białe. No i zespoły powstawały i grali utwory na tych akordeonach. No. Grałem po weselach, po zabawach, bo miałem zespół swój, miałem dwóch braci jeszcze, to grali ze mną. To nas było 3 braci, to my grywali na tym 4. My się dobierali zawsze. No nie było jeszcze elektroniki, no to my tak grali. Trąbka, saksofon, akordeon i perkusja. To my na tym grali. Dużo lat my grali na tym.